Do 2020 roku potrwa modernizacja linii kolejowej na trasie Warszawa-Białystok-Ełk. Według ekspertów po przebudowie kolejowego traktu zwiększona zostanie przepustowość tras. Pociągi zarówno pasażerskie jak i towarowe pojadą znacznie szybciej, a w konsekwencji skróci się czas podróży. Planowana jest także modernizacja odcinka Suwałki-Trakiszki. Przewidziane na terenie województwa podlaskiego prace modernizacyjne pozwolą, zdaniem ekspertów, skrócić czas przejazdu z Stoku do stolicy kraju o ponad 20 minut. Planowana elektryfikacja linii Ełk suwałki i budowa drugiego toru na odcinku białystok Stok Ełk sprawią, że przejazd z Suwałk do Białego Stoku potrwa około 1,5 godziny. Docelowo zostanie także zmodernizowany odcinek kolejowy trasy Suwałki, trakiszki. Umowa na budowę 103 km linii kolejowej zostanie podpisana na przełomie roku 2017-18. Koszty inwestycji oszacowano na 1,7 miliarda złotych, z czego 85% 1,5 miliarda sfinansowane zostanie z funduszy europejskich. Ogromne znaczenie ma kontynuacja modernizacji linii E75 z Warszawy do Białego Stoku. Finalizowane są prace na odcinku Warszawa-Rembertów-Sadowne, czyli w połowie trasy. Po całkowitej modernizacji linii uzyska się krótszy czas podróży i sprawniejsze przewozy między Warszawą a Białym Stokiem. Pociągi pasażerskie będą mogły jechać tym odcinkiem z prędkością 160 km na godzinę. Wzrośnie też przepustowość linii, co umożliwi uruchomienie większej liczby połączeń.